Róg dzisiaj wygrał, mi się wydaje, że mimo wszystko o tą jedną, jedyną malutką bramkę był lepszy i gratulacje dla nich 3 punkty. Mam nadzieję, że Róg w następnym meczu również będzie zdobywał punkty. Spokojnie się utrzyma, tak, i mam nadzieję, że w następnym meczu zaczniemy zdobywać tych punktów, bo na razie nie mamy. Jak po powrocie na Cichą? Dziwnie, na pewno fajne uczucie. Chciałem tu przyjechać, spotkać się z ludźmi, z przyjaciółmi, z kibicami. Bardzo fajnie mnie kibice przyjęli, za co im serdecznie dziękuję. I jakoś w jakiś tam sposób na pewno się łezka wokół zakręciła i nie zamykałem sobie drogi donikąd, bo mówię, przyjęli mnie bardzo fajnie kibice i kto wie, może kiedyś jeszcze tutaj wrócę. Ty się tam gdzie chcieli do Cieszynki, tak? Zaprosić piłkarza Ruchu. Tak, koledzy chcieli, nie wiem, że się cieszy z nimi, ale no trochę nie wypadło. Zaszedłem pół roku temu, ja dzisiaj przegrałem, więc miałem się z czego cieszyć, a kolegom z Ruchu gratuluję zwycięstwa 3 punkty. W tej rundzie wam na razie nie idzie. Zgadza się, 3 mecze, mamy 2 punkty, no słabo gramy, trzeba sobie to powiedzieć prosto w twarz. Mam nadzieję, że następnego meczu zaczniemy grać lepiej, gramy u siebie z Legią i zrobimy wszystko, żeby zdobyć 3 punkty, bo widzimy, co się dzieje w lidze, widzimy, co się dzieje w tabeli i jeszcze jakby tak dalej pójdzie, to będziemy grubo się zakopiemy gdzieś w dole, a o to nie chcemy grać, nie chcemy walczyć o 3 mecze, tylko chcemy grać o coś więcej, także musimy gromadzić te punkty. Kadrowo jesteście ale bardzo mocni, bo to przecież i reprezentanci Polski są w waszej drużynie, jak Dawid Nowak, czy później Cetnarski, a jednak czegoś brakuje. Jeszcze co nie zazębiło, no zgadza się, na pewno jeszcze nie weszliśmy jakoś dobrze w ten sezon, już jest 3 mecz, także już czas najwyższy, aby wejść odpowiednio w ten sezon, nie udało nam się na razie. No mamy na pewno kadrowo potencjał, mamy w zespole duży i mam nadzieję, że w następnym meczu będzie to widoczne. W pierwszej połowie wyszliście bez rozgrywającego, z dwoma napastnikami. Czy ta zmiana w drugiej połowie pomogła? To było konieczne? Jak się grało bez Mateusza Zetnarskiego w pierwszej połowie? Chcieliśmy zaskoczyć na dwóch napastników z Marcinem Żewakowym. No, nie najlepiej to się układało. Na pewno to nie jest wina Marcina, tylko całego zespołu, bo całym zespołem, że my grali słabo, cały zespół zagrał bardzo, bardzo słabo w pierwszej połowce i trener zrobił korekty, w drugiej połowie nadał jeszcze lepiej, no a w pierwszej połowce musimy się klepnąć mocno w pierwszej, bo wszyscy się zawalili. Teraz przyjeżdża do Bohatowa Legia. Jakie jest założenia? Tylko 3 punkty, czy remis też was zadowoli? Nie, na pewno remis nas zadowoli, od pierwszej minuty już będziemy grali o 3 punkty w tym.